Cześć, witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy Wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj jest z nami gość wyjątkowy, napastnik reprezentacji Polski i Herty Berlin, Krzysztof Piątek. Witam wszystkich serdecznie. Pusta bramka, no trzeba było teraz strzelać. Piątek! 1-0! Krzysztof opowie nam, w jaki sposób powinien zachowywać się napastnik, aby częściej dochodzić do sytuacji strzeleckich i je skutecznie egzekwować. Krzysztof, z tego co wiem, to cały czas leczysz jeszcze kontuzję, więc niestety nie będziesz mógł nam pokazać tego dzisiaj, ale poradzimy sobie z tym w ten sposób, że zaprosimy do wspólnego treningu chłopców z poznańskich akademii. Przygotowaliśmy dla Was kilka sytuacji typowych z punktu widzenia napastnika. Krzysztofa poprosimy o to, żeby zdradził nam dzisiaj kilka swoich patentów, jak w tych sytuacjach się zachowywać, a Was, chłopcy, będziemy prosili o to, żebyście te porady próbowali odwzorowywać na boisku. Krzysiek, pierwsza sytuacja. Sytuacja sam na sam, z którą Ty wielokrotnie masz do czynienia na boisku. Zdradź nam swój sekret. Jak wykończyć sytuację? Czy ty sobie obierasz jakiś punkt na bramce w momencie, kiedy znajdujesz się oko w oko z bramkarzem? No zależy też od sytuacji, jak te sytuacje wyglądają. Czy jestem na środku bramki, czy jestem z boku, czy jestem, czy mam duży kąt. Zazwyczaj też pierwsze to po przyjęciu sprawdzam, gdzie bramkarz stoi, kątem oka. Jak nie mam tego czasu, no to wiadomo, gdzieś staram się pomiędzy nogami, czy gdzieś na górę, tak jak w meczu z Izraelem strzeliłem pod ladę, bo wiedziałem, że mam obrońcę z lewej strony, a bramkarz zasłonił praktycznie środek boiska i ten kąt do boku był mały, musiałem pod ladę uderzyć, także też wpadła fajna bramka. Wydaje mi się, że trzeba rozróżnić, gdzie się stoi i gdzie jest bramkarz, bo to jest najważniejsze. Zazwyczaj gdzieś jak jest lewa, prawa strona, to trzeba celować w drugą stronę, bo bramkarz zawsze ci skróci i pójdzie ten krótki słupek, jak to się mówi, chronić i ten długi słupek zostawi. Jak jestem w środku bramki, to zazwyczaj prawa, lewa, bo bramkarz też nie jest w stanie ustawić się w prawo czy lewo, tylko będzie stał w środku i wydaje mi się, że ważne jest ustawienie, sprawdzenie, gdzie bramkarz stoi, no i technika uderzenia. Strzelasz ziemią, górą, kiedy o tym decydujesz? Tam, gdzie widzę gdzieś miejsce, no jak widzę u góry, to taki instynkt gdzieś w głowie jest, szybkie podejmowanie decyzji, że jak stoję blisko, widzę, że bramkarz u góry zostawił trochę koło głowy, no to gdzieś staram się tu celować. Jak widzę, że gdzieś ma miejsce z prawej strony na dole, no to strzelam w prawą stronę. Wydaje mi się, że zależy tylko od techniki, od tego, gdzie bramka stoi, no i od instynktu. A jest taki punkt na bramce. Załóżmy, że podejmujesz decyzję, że chcesz strzelić w prawy róg bramki. Nie wiem, no to najlepiej, najlepiej celować gdzieś pomiędzy tą barierką od słupka w środku bramki i słupkiem, żeby tam w tą boczną siatkę piłka wpadła. Wtedy zazwyczaj bramkarz nie ma szans. A spotkałeś się na przykład z tym, że ktoś celuje w wewnętrzną część słupka? Mi się wydaje, że nie ma takiego obranego celu, że strzela w zewnętrzną część słupka i tam ma uderzyć, tylko gdzieś strzela do boku i ta piłka zazwyczaj odbija się od słupka i wpada. Taka sytuacja sama. Sam na sam na pewno wiąże się z dużą presją dla napastnika. Co jest najważniejsze z tego psychicznego, z tego mentalnego punktu widzenia w takiej sytuacji? No najgorsze jest to chyba, jak się biegnie od połowy boiska sam na sam z bramkarzem, bo tych myśli jest tysiąc i wtedy sobie podejmujesz decyzję, ale tak jak mówię, trzeba zachować spokój i zimną krew, jak tego się nie ma, no bo tych sytuacji się będzie więcej marnować. Ja z swojego doświadczenia wiem, że jak byłem młodszy, to tam więcej się podpalałem, chciałem na siłę uderzać, teraz jak już biegnę, wiadomo, z tym doświadczeniem, no to staram się szukać tam, gdzie jest miejsce, technicznym uderzeniem i wydaje mi się, że ta głowa jest w 80% najważniejsza, żeby wykończyć tą sytuację. Mówisz zimna krew, koncentracja, ja bym dodał chyba jeszcze pewność siebie. Przede wszystkim, no piłka jest, każdy sport chyba polega na tym, żeby być pewnym siebie, bo bez pewności nie ma tych skutecznych sytuacji wykończania. Jak on stoi w środku, no to macie dwa otwarte boki, czyli gdzieś celować po boku, obok niego, żeby strzelić i trafić na bramkę, nie? Ja wam powiem tylko, Krzysztof mi zdradził, że celuje zazwyczaj w boczną siatkę. A ty jak bramkarz się zachowuj, nie? Skróć! Tak, tu rozłóż ręce. Ze środka, chodź tutaj. Tu będziesz miał go, bo właśnie musisz mieć go ze środka, bo robimy ze środka teraz sytuację. Dobra, teraz ja mam takie jedną uwagę do ciebie. Ja robiłem takie same błędy, jak byłem młody, nie? Jak on do ciebie skraca i czym ty szybciej oddasz strzał, to będziesz miał więcej miejsca z prawej czy z lewej strony. A jak on już wyjdzie do ciebie na przykład na tą pozycję tutaj, no to już masz mało miejsca, nie? Jak widzisz, że on do ciebie idzie, to stara się szybciej oddać strzał. Bramkarz, nie stoisz na środku. Chyba, że to jest twoja koncepcja. Nie dokręcił tylko, co? No, tylko jakby trafił w bramkę, jest gol, nie? Dobrze było. A, idealnie mu spadło. Jedzie Mateusz. No. Lewa noga. Świetnie. Dobra. To jest to.
Już uderzaj. Brawo. Przyda się trochę wyższy bramka, żeby zwiększyć poziom trudności, stąd też ja melduję się między słupkami. Chcemy chłopaków stąd, czy jeszcze troszkę? Bardziej, chodźcie bardziej, nie? Żeby tak zaznaczyć. Ja stoję, no. Jesteśmy teraz z boku i zazwyczaj bramkarz będzie pilnował bardziej krótkiego słupka, odsłoni trochę długi. I najwięcej miejsca będziecie mieli na długim słupku, jak już też będziecie mieli czasem obrońcę ze swojej lewej strony i tego miejsca też może być mało na tym długim słupku, to starajcie się strzelać na przykład pod ladę w ten krótki, bo wtedy też tam będzie miejsce. Bramkarz! Świetnie! 3x3 takie rady, widzicie? 3x3. A, zasłoniłem. Wow. Krzysztof, dośrodkowania to nie tylko te dośrodkowania z gry, ale też z rzutów rożnych. I tak się składa, że w reprezentacji Polski z twoich 8 goli 4 padły albo bezpośrednio po rzutach rożnych, albo gdzieś tam zrobiło się zamieszanie i ostatecznie ty stałeś się autorem gola. Jak byś opisał tę umiejętność znajdowania się? Czy to się da wypracować? Czy to jest jakiś instynkt? Trochę tak. No wiadomo, dużo ludzi powie, że no gdzieś tam się znalazł, szczęście ma. To nie tak do końca, bo zawsze przy tych rzutach rożnych obrońcy kryją ciebie i musisz się dobrze zacząć poruszać. Przede wszystkim w meczu z Portugalią mieliśmy już przygotowany ten stały fragment gry, to było zagranie taktyczne, że miałem stać na długim słupku. Mieliśmy być dużą liczbą zawodników praktycznie w bramce i ta piłka mała dojść do mnie na długi słupek. Idealnie to wyszło, strzeliliśmy bramkę. Też śmieszna sytuacja była w Izraelu, gdzie stałem praktycznie na krótkim słupku, ale nie tak typowo przy słupku, tylko gdzieś tak na 7 metrze. No i Grzesiek Krychowiak mówi do mnie: Piona, idź pod bramkę, idź pod słupek, tam jest obrońca, przyblokuj go, będziemy mieli więcej miejsca do ataku piłki. I gdzieś ta piłka poszła w ten długi słupek, ja zostałem przy tym słupku, spadła, dobiłem. Także to nie zawsze jest listy, to jest też współpraca z partnerami na boisku i wydaje mi się, że ruch, dobry ruch, instynkt, gdzie ta piłka może spaść i dobra współpraca z kolegami. I znowu jakiś spryt, cały czas koncentracja, obserwacja tego, co się dzieje dookoła, prawda? Tak jest, no to jest przede wszystkim. Dobra, co, idziemy po kurtki chyba, tak jest. Bo zmokniemy. Ostatnio mówili mi, że jestem podobny do Jana Bednarka. No jesteś trochę, no. Trochę jestem. No i właśnie chciałem powiedzieć, że pogoda nam się zgadza przynajmniej, bo jest taka angielska się zrobiła. Dobre to jest, dobre. Krzysztof, żeby wykończyć sytuację sam na sam, to najpierw trzeba się w niej znaleźć, a żeby się w niej znaleźć, to trzeba uniknąć spalonego. I pytanie do ciebie, jak kontrolować tę linię, jak wyjść w tempo do podania kolegi? Przede wszystkim gdzieś wydaje mi się, że grać pomiędzy obrońcami. Jeden trener woli, żeby napastnik stał pomiędzy bocznym obrońcą a środkowym. Gdzieś tam szukał miejsca na wbiegnięcie. Jeden woli, żeby zbiegać z tego właśnie bocznego obrońcy do środka i pomiędzy dwóch środkowych obrońców. Z mojego doświadczenia, czy z tego jak gram, jak mi lepiej się czuję, to żeby gdzieś trochę schodzić do boku i wbiegać do środka i przecinać linię, żeby ten obrońca widział, że będziesz rozpędzony, to nie będzie miał z tobą szans i ja tak robię, że idę bardziej do boku, od obrońcy bocznego wchodzę do środka i ścinam. Tuż przed tym ruchem w stronę bramki biegniesz wszerz? Dobrze to rozumiem? Tak. Biegnę wszerz i jak widzę, że już idzie podanie, gdzieś tam robię ruch, to wtedy wbiegam. Wiadomo, też dużo jest szkół i mówią, że jak jesteś 3 razy na spalonym, to źle kontrolujesz, źle robisz, ale ja wolę być na przykład 3 razy na spalonym, a za 4 razem już nie będę. Ucieknę temu obrońcy i wyjdę sam na sam 20 metrów i tak wydaje się, że dla mnie jest najlepiej. Powiedz nam jeszcze, czy masz jakiś taki ciekawy patent na to, jak kontrolować linię spalonego? Bo ja na przykład słyszałem o tym, że niektórzy napastnicy nie patrzą na ostatniego obrońcę, tylko na sędziego liniowego, który jest ustawiony tak naprawdę równo z tym tak, obrońcą. Tak, raczej jeszcze nie rozkminiałem tego na boisku. Wydaje mi się, że środkowi obrońcy dobrze trzymają linię spalonego i dobrze się poruszają. Ja jak na przykład jestem z lewej strony, to patrzę na drugiego bocznego obrońcę, bo zawsze on gdzieś, wiesz, boczni obrońcy zawsze gdzieś są bardziej spóźnieni z tym wyjściem. Środkowi obrońcy dobrze to robią, bardziej się kontrolują, są bliżej, mogą sobie podpowiadać, a boczni obrońcy gdzieś mają tą komunikację słabszą i zawsze jak robię, to patrzę na tego bocznego obrońcy, gdzie on jest i staram się uciekać, bo wiem, że wtedy będę miał już jakieś tam może pół metra zazwyczaj miejsce już będę za obrońcą środkowym, ale obrońca boczny zostanie i będę sam na sam. Był w twoim byłym klubie zawodnik, o którym mówiło się, że urodził się na linii spalonego, mowa o Filippo Inzaghim. Ja się zastanawiam, czy faktycznie to jest tak, że można się urodzić i gdzieś tam instynktownie to czuć,
czy raczej jest to wypracowywane, a jeśli wypracowywane, to w jaki sposób wy to na treningach tak naprawdę trenujecie? Pewnie głównie z pomocnikami. Tak jest, no zazwyczaj gdzieś ta komunikacja też jest bardzo ważna i gdzieś te ćwiczenie na treningach, podpowiadanie sobie, jak lubisz dostać piłkę, jak masz się ustawiać, gdzie wolisz dostać piłkę, czy bardziej w nogi, czy na lewą nogę, czy w lewą stronę. Zależy jak drużyna gra. No, ten Milan za czasów Inzagiego grał bardzo dobrze prostopadłe piłki. Inzaghi był do tego stworzony i dlatego tyle miał sytuacji, tyle strzelał bramek. No, niektóre drużyny grają bokami, bardziej wolą wrzucać i zależy też od taktyki trenera, jak to widzi. Przede wszystkim dobre poruszanie się pomiędzy linami, ta komunikacja z pomocnikami, kiedy chcesz dostać piłkę. Bo to jest... Tu jest też praca do wykonania poza boiskiem, czyli rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Tak jest. Słuchajcie, zebraliśmy z Krzysztofem tyle materiału, że postanowiliśmy rozbić go dla Was na dwa odcinki. Ten drugi pojawi się u nas na kanale już w następną środę o 17:00. Do zobaczenia.